Serdecznie na uroczystości z okazji 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz z okazji Dnia Wojska Polskiego. Szanowni panowie parlamentarzyści, pani starosto, państwo radni, zacni kombatanci, szanowni goście, a przede wszystkim mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego. Dzisiejsze święto Wojska Polskiego, upamiętniające walki w obronie ojczyzny stoczone w 1920 roku, to nie tylko dzień wspomnień, historii i pamięci. To również najlepsza chwila, aby okazać wdzięczność i szacunek polskim żołnierzom. Świętujemy dzisiaj 99. rocznicę stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej Bitwy Warszawskiej, nazywanej również Cudem nad Wisłą. Wspominamy bitwę, która zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i przekreśliła plany rozprzestrzeniania się bolszewizmu na Europę Zachodnią. To wydarzenie uchroniło naszą ojczyznę, Europę, a nawet po części świat przed inwazją antychrześcijańskiej ideologii. Było i jest źródłem nieustającego powodu do dumy, a w trudnych czasach wzorem do naśladowania. Możemy oddawać właściwy szacunek i cześć jej strategom oraz poległym bohaterom tej niezwykłej 18. przełomowej bitwy w historii świata. Naszym wspólnym obowiązkiem jest jej upamiętnianie walki, odwagi i patriotycznej postawy. Musimy pamiętać o przekazywaniu sposobu rozumienia służby i celowości poświęcenia w celu obrony wspólnej wolności, która nie jest nam dana raz na zawsze. Uczymy się mądrze żyć, pamiętając, że najważniejsza jest dbałość o kształtowanie właściwych postaw i wskazywanie, że nie działania wojenne, ale pokojowe mają być najważniejszym orężem. Trzeba zwrócić uwagę, jaki mamy udział w kształtowaniu przekazu, jaki pozostawimy kolejnym polskim pokoleniom. Mamy wpływ na kształtowanie patriotycznych postaw młodych Polaków oraz budowanie wizerunku Polski w świecie. Pamiętajmy o tym, jak ważne są pokój, bezpieczeństwo, stabilna gospodarka, silna pozycja Polski w Europie, a także dobre relacje z sąsiadami. Dlatego musimy dbać o młode pokolenie, o światę i kształcenie w oparciu o naukę przedmiotów ścisłych. Logiczne myślenie, kształtowanie przedsiębiorczych postaw, a docelowo o jak najlepszy rozwój gospodarczy naszego kraju. Dbajmy o to, co mamy obecnie i nie pozwólmy sobie tego odebrać. Nie możemy zapominać, że przelana krew nie może iść na marne. Szanujmy siebie i naszą ojczyznę. Życzę, aby dzisiejszym obchodom towarzyszyło rozważanie nad wartościami patriotycznymi. Słuchajmy się w głosy naszych przodków i pamiętajmy, że pragnienie wolności może łączyć przedstawicieli różnych środowisk i kultur. Wolność
to jest zasada miłości do ludzi. Dbajmy więc o nią mądrze. Oddajmy hołd bohaterom sierpnia 1920 roku. Cześć ich pamięci. Wielce szanowni kombatanci, żołnierze Armii Krajowej Podziemnego Państwa Polskiego, szanowny panie pośle Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, państwo samorządowcy, czcigodny księże prawacie, mieszkańcy Ostrowca. Dziś 15 sierpnia, gdy stoimy przed obeliskiem, który upamiętnia naszych braci, naszych uczniów z naszego słynnego gimnazjum, a później liceum Joachima Chreptowicza, które ukształtowało wiele pokoleń kochających Polskę Polaków. Musimy przywołać do pamięci tych żołnierzy, którzy w 1920 roku, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, porzucili swoje warsztaty pracy, porzucili swoje gospodarstwa, odeszli tak jak ta czwórka gimnazjalistów z ław szkolnych, aby pod wodzą marszałka Józefa Piłsudskiego zbudować ochotniczą milionową armię, która broniła niedawno odzyskanej niepodległości, która broniła stolicy kraju, broniła Warszawy, ale tak naprawdę broniła każdego Polaka i każdą Polkę, przed którą stanęło zagrożenie czerwonej zarazy. Ale żołnierz polski swoją walecznością, swoim męstwem, kunsztem i zdolnościami dowódców, takich jak marszałek Piłsudski czy generał Rozwadowski, obronili nie tylko naszą ojczyznę, ale obronili Europę i świat przed nieszczęściem komunizmu. Jest w dziejach świata ingerencja opatrzności Bożej, że tę bitwę, bitwę warszawską, możemy określać jako cud nad Wisłą, bo ogromne hordy armii bolszewickiej, jakie ruszyły na Polskę, były trudne do opanowania. Ale ingerencja opatrzności Bożej i wpływ na mądrość i waleczność polskiego żołnierza sprawiły, że jesteśmy dzięki tym bohaterskim żołnierzom wolnymi Polakami, mającymi swoją kulturę, posiadającymi swój język, swoje państwo, zdolnych i mądrych Polaków, którzy potrafią poprowadzić sprawy państwowe, gospodarcze ku pożytkowi naszych obywateli. Ale warto też, szanowni państwo,
uświadomić sobie i to, że wojna z 1920 roku zrodziła zemstę i nienawiść w stosunku do narodu polskiego od sąsiada, od najbliższego sąsiada. Zwycięstwo w tej bitwie nie zostało zapomniane na Kremlu. Dlatego był Katyń, dlatego żołnierze podziemnego państwa polskiego, Armii Krajowej, byli mordowani w katowniach NKWD i UB. Dlatego była nienawiść do szczególnej organizacji wojskowej, jaką była Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych, bo ci żołnierze jasno określili wrogów Polski. Hitlerowskie Niemcy i Rosja bolszewicka. My dzisiaj, gdy żyjemy w wolnym, demokratycznym, niepodległym państwie i gdy wspominamy tamtych żołnierzy, gdy wspominamy naszych bohaterów z liceum Joachima Chreptowicza, to wiedzmy również i to, że współczesny żołnierz polski, który służy swojej ojczyźnie, swoimi umiejętnościami, swoją wiedzą, swoimi kompetencjami, swoim patriotyzmem, staje w obronie naszej ojczyzny, każdego Polaka i każdej Polki. I czy to służy w jednostkach operacyjnych, czy to służy w nowo utworzonych wojskach obrony terytorialnej, czy to wypełnia swoją służbę w polskich kontyngentach wojskowych w 10 miejscach na świecie, czy też służy pod błękitną flagą Organizacji Narodów Zjednoczonych, to zawsze ma w swoim sercu miłość do ojczyzny, za którą jest zawsze gotów oddać życie, tak jak składa przysięgę wojskową. Chwała żołnierzowi Wojska Polskiego. Szanowni Państwo, szanowny panie senatorze, szanowni Państwo samorządowcy na czele z panią starostą i panem prezydentem, dostojni kombatanci, dostojne poczty sztandarowe, mieszkańcy Ostrowca. Kiedy dzisiaj wspominamy te wydarzenia sprzed 99 lat, pewnie bardzo wielu spośród nas gdzieś tam w głowie nurtuje myśl, co by było gdyby? Co by było gdyby Warszawa padła? Co by było gdyby ta 18. decydująca bitwa w dziejach świata zakończyła się zwycięstwem bolszewickich hord? I odpowiedź może być tylko jedna. Nie byłoby polskiego narodu, nie byłoby Europy, która pomimo swoich ułomności zbudowana jest na podwalinach chrześcijaństwa. Dlatego tym większa powinna być nasza wdzięczność wobec tych wszystkich, którzy w 1920 roku stanęli, by Polski bronić. Stanęli, by bronić Polski, zapominając o tym, co ich różniło, zapominając o tym, czy były dla nich ważniejsze idee socjalistyczne, czy idee narodowe, czy mieszkali w Wielkopolsce, czy mieszkali na ziemi świętokrzyskiej. Podporządkowali swoje osobiste interesy dobru ojczyzny. I właśnie dzisiaj to, czemu oni byli wierni, powinno być także dla nas drogowskazem dla naszego działania, dla naszego postępowania. W demokracji różnice są czymś
naturalny, ale dobro ojczyzny powinno być ważniejsze niż indywidualne sympatie i poglądy polityczne. To nam zostawili ci, którzy w 1919, 1920, 1921 roku walczyli o ochronienie tej młodej niepodległości. Cześć i chwała bohaterom.